Poniedziałek 23 lipca o godzinie 18 w burcie szkolnej Caritas diecezji toruńskiej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, zalokalizowanej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 97, odbyło się spotkanie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Janem Krzysztofem Ardanowskim. Tematem spotkania była potrzeba prowadzenia polityki prorodzinnej przez państwo. Poruszone zostały jednak zagadnienia daleko wybiegające poza tą tematykę. Poruszono tematy związane nie tylko z polityką prorodzinną, ale także GMO, źródłami energii odnawialnej, polityką energetyczną państwa, a także pakietem klimatycznym. Jak sama tematyka wskazuje, spotkanie było bardzo wszechstronne. Zapraszamy na wywiad z posłem dotyczący właśnie prowadzenia polityki prorodzinnej przez państwo, a także na obszerną relację ze spotkania, na którym poruszono właśnie wcześniej wspomniane tematy. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego spotkania jest szeroko rozumiana polityka prorodzinna, a właściwie chęć zapewne wpłynięcia na władze, aby zwracały na tą dziedzinę większą uwagę, prawda? Jeżeli nie wprowadzimy w Polsce bardziej skutecznej polityki prorodzinnej, w ogóle jakiejkolwiek polityki prorodzinnej, to niestety konsekwencje dla demografii, dla rynku pracy będą dramatyczne. Żadne systemy emerytalno-rentowe, żadne systemy zabezpieczenia emerytalno-rentowego nie wytrzymają, jeżeli nie będzie po prostu ludzi na rynku pracy. To jest tak oczywiste. Nie może być sytuacji przerzucania tylko i wyłącznie wszystkiego na wydłużanie wieku emerytalnego. To, co zaproponowano, czyli wydłużenie do 67 lat, jest skandaliczne, bo ma na celu po prostu okradzenie emerytów, by nie płacić im tego, co im się należy. Natomiast trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby wykorzystać te lata, które przed nami, do tego, by zachęcić młodych ludzi, by dać im możliwości i warunki, by było więcej dzieci. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc na świecie, o czym Polacy nie wiedzą, o jednym z ostatnich miejsc na świecie, jeżeli chodzi o dzietność. Ona jest znacznie mniejsza niż na przykład w Chinach, gdzie jest polityka jednego dziecka. W niektórych regionach są możliwości posiadania dwójki dzieci, więc w Chinach więcej rodzi się dzieci niż w Polsce. Co się okazuje również? Polki, które mieszkają na Wyspach Brytyjskich, dziewczyny, kobiety, które wyemigrowały z Polski, rodzą bardzo dużo dzieci. Dużo więcej niż imigrantki na przykład z Bangladeszu, z Pakistanu, z Indii, czyli z tych obszarów, gdzie jakby kulturowo ilość dzieci jest większa. Polki, jeżeli mają odpowiednią dostęp do przedszkoli, do żłobków, do pomocy społecznej, do możliwości powrotu na rynek pracy, co jest szalenie ważne dla kobiet po odchowaniu dziecka, różnego rodzaju elastyczne formy pracy, pozwalające zajmować się również dzieckiem w czasie pracy, chcą rodzić te dzieci. Czyli to nie jest tylko kwestia, jak się często próbuje mówić, zmian psychologicznych, mody na bycie singlem, na hedonizm, na korzystanie z życia. Zapewne wielu ludzi młodych w ten sposób podchodzi, ale właśnie przykład Wielkiej Brytanii i Polek pokazuje, że tu w Polsce nie chcą, nie mogą rodzić dzieci, nie stać na te dzieci. Nie wiem, jakich tu użyć określeń, chociaż akurat tylko i wyłącznie przykładanie miarki ekonomiczne nie jest do końca uzasadnione, bo może gdyby nasi rodzice patrzyli ekonomicznie, to nas by nie było na świecie. Ale niewątpliwie jest o wiele trudniej urodzić i wychować dziecko w Polsce niż gdzie indziej. Czyli skoro politykę prorodzinną umieli wprowadzić Anglicy, jeżeli umieli politykę prorodzinną wprowadzić również Francuzi, bardzo istotnie kobiety francuskie zwiększyły dzietność, jeżeli taka polityka występuje na przykład w Skandynawii, dlaczego nie miałaby być w Polsce? U nas ten model rodziny jest bardzo taki utwierdzony. Nawet w trakcie euro były takie głosy, że zdziwieni po prostu byli ci przyjeżdżający turyści, którzy widzieli na przykład pełne kościoły. Wiadomo, kościół ma tu bezpośredni wpływ także na taki modelowy wzorzec rodzinny. Brakuje chyba tylko jakiegoś takiego systemu socjalnego, który wsparłby rodzinę, prawda? Tak, wsparł takiego systemu z prawdziwego zdarzenia. Tradycyjny model rodziny w Polsce, rodziny wielodzietnej, rodziny wielopokoleniowej, to jest optymalny, najlepszy również ze względu na pewną trwałość, na zakorzenienie, na wzajemną pomoc członków rodziny. Może jeszcze Polska nie jest tak bardzo zniszczona, jeżeli chodzi o ten wizerunek i model rodziny, jak to ma miejsce w Europie Zachodniej. Tam jest i dużo więcej rozwodów i zdecydowanie również te rodziny się rozpadają. Zresztą przecież widzimy gołym okiem, również i polityka lewacka w Unii Europejskiej próbuje zmusić poszczególne kraje do zachowań i rozwiązań prawnych, które
szanując swobody obywatelskie i wolność obywateli, są przeciwko rodzinie. Usankcjonowanie prawne związków partnerskich, homoseksualnych, ba, prawo, czego się domagają również osoby o innej orientacji seksualnej, prawo do wychowywania dzieci, do wspólnoty majątkowej, to wszystko rozsadza, rozbija rodzinę, również i w Polsce. Rozwodów jest mniej może niż w Hiszpanii czy w innych krajach Europy Zachodniej, ale w Polsce też co czwarte małżeństwo statystycznie rzecz biorąc się rozpada. Właśnie ten model rodziny, którego nam inni zazdroszczą, że jeszcze potrafimy być z sobą razem, potrafimy w sytuacjach trudnych mieć na kogo liczyć, mieć oparcie, też się na naszych oczach rozsypuje. Dlatego trzeba bić i na alarm, i jednocześnie podejmować działania, by tym złym tendencjom przeciwdziałać. Tu jest ogromna rola Kościoła również. Kościół przecież zawsze był tym integratorem, tym zwornikiem, tym spoiwem życia społecznego. Przypomnę rolę historyczną, kiedy nie było państwa polskiego, były rozbiory, to dzięki polskiej mowie i religii katolickiej przetrwaliśmy jako naród. Wielkim szacunkiem w polskich rodzinach były darzone starsze kobiety. Ojciec Bocheński o tym pięknie mówił, podkreślając rolę matron, czyli tych często kobiet, na których barki spadało prowadzenie rodziny, utrzymanie rodziny, bo mężowie ginęli w walkach, emigrowali, szukali pracy, żyli krócej po prostu, to te starsze kobiety przechowywały tradycję rodzinną, wiedzę o koligacjach, znały wujków, ciocie, uczyły pacierza, uczyły historii, przekazywały tradycje patriotyczne. Niestety na naszych oczach, i mówię to z wielką przykrością, ten ogromny szacunek, jaki był darzony w dawnych pokoleniach, jakim były darzone starsze kobiety, niestety się rozsypuje. To jest też przykład tej erozji podejścia do rodziny, jaki na naszych oczach dostrzegamy. No właśnie, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość nawiązuje do takiego tradycyjnego modelu rodziny. Natomiast są takie partie, które motywują brak wzrostu tutaj populacji, na przykład in vitro, teraz taki też słynny temat, prawda? Zupełnie odmienne podejście. Co Państwo o tym sądzicie? Czy to w ogóle może jakoś przełożyć się na zwiększenie wzrostu populacji? Nie, to są zachowania, które nie zwiększą w sposób istotny. Oczywiście leczenie bezpłodności powinno mieć miejsce i również trzeba zastanowić się, w jaki sposób wspierać ze środków publicznych leczenie bezpłodności, ponieważ zmiany cywilizacyjne, skażenie środowiska powoduje, że rzeczywiście wiele kobiet ma problemy z zajściem w ciążę i nawet te rodziny, które chcą mieć dzieci, często nie mogą. Ale oczywiście jest ogromny problem bioetyczny, problem, z którym trzeba się zderzyć, który trzeba analizować. Przecież zygota, połączone komórki męskie i żeńskie stają się nowym organizmem, stają się, my wierzymy, również człowiekiem obdarzonym duszą i nie można ich traktować jak tkanki, jak wątrobę, jak nerkę, jak, nie wiem, staw, który możemy przeszczepić i tak dalej. My jesteśmy zwolennikami rodzin tradycyjnych, słusznie pan redaktor to zauważył. Oczywiście rozumiemy, że ludzie mają różnego rodzaju zachowania, ale państwo powinno przede wszystkim również w dobrze rozumianym interesie społecznym, bo przecież jeżeli nie będzie dzieci, nie będzie młodych ludzi, nie będzie drożnego rynku pracy, to tak jak powiedziałem, żaden system emerytalno-rentowy nie wytrzyma. Kto będzie w takim razie wypłacał emerytury ludziom, którzy ciężko przepracowali swoje życie? Trzeba zachęcać i stwarzać warunki, by tych dzieci było więcej, ale również by ci, którzy przyjmują na siebie trud urodzenia i wychowania dzieci, również w jakiś sposób korzystali z różnego rodzaju ulg, czy podatkowych, czy socjalnych. To jest cały na świecie opracowany katalog, zestaw różnych form pomocy. To nie potrzeba wyważać otwartych drzwi. Możemy zobaczyć, w jaki sposób to jest realizowane w Skandynawii, we Francji, w wielu krajach, ale trzeba te działania podjąć. Również trzeba założyć jedną rzecz, że jeżeli ktoś chce żyć samotnie, nie chce mieć dzieci, nie mówię o problemach zdrowotnych, jeżeli świadomie wybiera sytuację pewnej łatwości życia, łatwiej mu się żyje, bez zobowiązań wobec rodziny, wobec dzieci, to może, szanując jego wybór, nie należy go do niczego zmuszać, to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, może jednak wprowadzić
jakieś szczególnie inne świadczenia na rzecz społeczeństwa, na przykład wyższą składkę ZUS-u, bo te dzieci, które się rodzą, które będą pracowały nie tylko na swoich rodziców, ale również na tego człowieka. Nigdzie na świecie nie ma systemu, który byłby elementem odkładania sobie pieniędzy na starość. To tylko ludziom się wydaje, że jest to możliwe. Wszystkie systemy są systemami solidarnościowymi, w solidarności pokoleń. Młode pokolenie pracuje na swoich rodziców i dziadków. Następne pokolenia będą kiedyś pracowały na nich. Jeżeli nie będzie tej wymienialności pokoleń, którą między innymi mierzymy dzietnością, to po prostu wszystkie systemy się załamią. I jedynym wtedy ratunkiem, którego niestety niektóre kraje europejskie się i mają, to jest import, jeżeli tak można powiedzieć, napływ ludzi z innych kontynentów, z innych regionów świata. Tylko jakie powoduje to problemy? To widzimy choćby w Niemczech z Turkami, widzimy z Arabami we Francji, gdzie owszem, ściąga się ludzi innej kultury, innej religii, innej mentalności, niechcących się zasymilować ze społeczeństwem kraju, do którego przyjeżdżają, ale tych ludzi się sprowadza po to, że brakuje dzieci własnych. Nie wiem, czy Polska chciałaby tego typu rozwiązań. Jesteśmy w stanie jeszcze ten kryzys demograficzny powstrzymać, jeżeli będzie i zrozumienie ze strony wszystkich obywateli Polski, ale również świadoma polityka rządu zmierzająca w kierunku wsparcia działań prorodzinnych. No właśnie, pojawił się tutaj konkret, czyli rozwiązania, że tak powiem, może nie quasi podatkowe, czyli ZUS-owskie odnośnie składek, jak tu pan poseł powiedział. No komórka chyba rodzina jako komórka chyba jest najprostszym takim podmiotem, który w łatwy sposób można może nie tyle kontrolować, co dotować, wspierać, prawda? Trudniej niż w przypadku osób pojedynczych. Jakie są jeszcze inne rozwiązania, które państwo chcieliby tutaj forsować? Ekonomiści, między innymi z Business Center Club, no przecież to nie są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, wyliczyli, że koszty utrzymania dziecka od urodzenia do 20 kilku lat, kiedy zakładamy, że osiągnie samodzielność, wynoszą od 200 do 300, a czasami więcej tysięcy złotych, w zależności od tego, w jakim standardzie dziecko jest wychowywane. To są ogromne koszty. Rodziny, które decydują się na to, by mieć kilkoro dzieci, pogarszają swój status materialny, żyją gorzej. Nie stać ich na różnego rodzaju przyjemności, dobra cywilizacyjne, które może są bardziej osiągalne dla tych, którzy nie mają dzieci albo mają jedno dziecko. W związku z tym w systemie podatkowym należy również starać się stwarzać pomoc dla tych ludzi, którzy mają więcej dzieci. Oczywiście rozliczanie wspólne z dziećmi to jest najprostsze z możliwych działań. Trzeba wziąć pod uwagę, że stosunkowo więcej dzieci rodzi się w dalszym ciągu na polskiej wsi. Tu trzeba zastosować również jakiś sposób pomocy materialnej. Rolnicy nie płacą podatku dochodowego, płacą bardzo wysokie inne podatki, podatki rolne, które nie pozwalają na odliczanie ulg na dzieci. Może trzeba rozciągnąć również w jakiś sposób pomoc dla rodzin posiadających większą ilość dzieci, również na te rodziny rolnicze. To jest kwestia dotowania i PiS bardzo o to zabiega, wsparcia ze strony państwa utrzymania żłobków i przedszkoli, bo jest bardzo mało miejsc w przedszkolach publicznych, a wielu rodzin nie stać po prostu na ulokowanie swojego dziecka w przedszkolu prywatnym. Tak jak jest oświata podstawowa i gimnazjalna bezpłatna, uważamy, że również przedszkola powinny być bezpłatne. To jest również kwestia elastycznego czasu pracy tam, gdzie jest to możliwe. Dla kobiet na przykład karmiących dziecko piersią jest taka możliwość, Szwecja jest tego przykładem, gdzie można stosować taką pracę, gdzie ta kobieta może również karmić co kilka godzin dziecko. To jest pomoc dla młodych ludzi, chcących zalegalizować swoje związki, pomoc w zakupie mieszkania. Jednym z podstawowych problemów niezakładania rodzin przez młodych ludzi jest to, że nie są w stanie mieć własnego mieszkania. Mieszkanie kątem u teściów jednych czy drugich, czy u rodziców jest często zarzewiem różnego rodzaju problemów. To trzeba brać pod uwagę. Również młodzi ludzie nie chcą zakładać rodzin, jeżeli nie mają stabilnej pracy, jeżeli są na umowach śmieciowych, nie są wiarygodni dla banków, nikt nie chce udzielić im kredytu, choćby hipotecznego pod zastaw mieszkania, nie są wiarygodni, nie mają dochodu. To są rozwiązania, ja panie redaktorze jeszcze raz powiem, rozwiązań na świecie wymyślono
dziesiątki, setki różnych. Tu trzeba przeanalizować możliwości państwa, systemy podatkowe, sposoby wsparcia socjalnego, również i zasiłki, jeżeli są niezbędne. Zróżnicować te zasiłki, one powinny należeć się dla tych, którzy przede wszystkim mają więcej dzieci i są biedniejsi. Sprawa becikowego, no, powinno być znacznie większe, ale pytanie, czy musi dotyczyć wszystkich. Dla ludzi bardzo bogatych ta kwota jest śmieszna. Ona niczego w ich życiu, w ich strukturze wydatków nie zmienia. Ale dla ludzi ubogich ona mogłaby być istotnym wsparciem, może nie do decyzji o tym, żeby mieć dziecko, ale pomocy w tym pierwszym starcie. Kwestia podatku VAT. W Anglii jest podatek VAT zero na rzeczy dla dzieci, nie, na buciki, na śpioszki, na to, co się szybko wydziela, szybko zużywa, szybko dzieci z tego również wyrastają. U nas 23%. Przecież to jest ogromne obciążenie dla młodych ludzi mających małe dzieci, którzy muszą płacić wysokie ceny, plus jeszcze podatek VAT, który zgarnia państwo. Rozwiązań jest wiele, tylko trzeba chcieć. Przede wszystkim trzeba być zdeterminowanym, że polska rodzina wymaga wsparcia, wymaga pomocy, wymaga szacunku, a państwo ma obowiązek wspierać różne działania, których możemy zaproponować również rządowi. Chcielibyśmy tutaj mieć ponadpartyjną zgodę, pewien konsensus polityki prorodzinnej. Niestety ze strony pana premiera Tuska i koalicji Platformy Obywatelskiej PSL-u ja nie widzę żadnych działań w tym kierunku. No właśnie chciałem spytać, bo o ile na szczeblu centralnym Platforma Obywatelska deklaruje zwiększenie ilości miejsc jako tako, nie tyle żłobków, przedszkoli, tylko miejsc w żłobkach, w przedszkolach, o tyle na przykład rozwiązania już na szczeblu takim regionalnym, jak na przykład u nas, no władze zakładają z góry, że nie będzie tworzenia nowych przedszkoli, że oprze się tutaj niejako na przedszkolach komercyjnych, czyli po prostu niestety droższych, prawda? To jest kierunek niewłaściwy, dlatego że tak jak powiedziałem, wielu ludzi o niższych zarobkach nie stać na to, by komercyjnie ulokować swoje dzieci w żłobkach lub przedszkolach. Jest jeszcze problem, który należy również wspomnieć, że bardzo często to babcie są tymi niezbędnymi osobami w rodzinie, które pomagają młodym ludziom w wychowaniu dzieci. Więc jeżeli teraz będą zmuszone do pracy 7 lat dłużej, to również ten element wsparcia dla młodych ludzi, no niestety ulegnie zniszczeniu. Ja bym powiedział tak, że to nie jest tylko kwestia myślenia władz lokalnych, nie wiem, prezydenta Grudziądza, czy tam różnego rodzaju wójtów, burmistrzów i tak dalej. To jest problem bardziej złożony. Czasami brak świadomości jest również problemem, ale państwo przerzuca na samorządy szereg nowych zadań, obciążając budżety gmin, nie dając środków na realizację tych zadań. Proszę zwrócić uwagę, oświata to jest nie zadanie samorządu, to jest zadanie państwa realizowane przez samorząd. Nie może być sytuacji takiej, że przerzuca się wszystkie ciężary na miasto czy na gminę, nie dając środków na realizację, bo wtedy reakcje są jednoznaczne. Likwidujemy szkoły, zamykamy, kurczymy, zmniejszamy wszystko, nie uruchamiamy publicznych przedszkoli, bo nie stać, więc niech sobie ludzie radzą w prywatnym. To jest taka próba zarabiania na wszystkim, a jednocześnie próba przerzucenia odpowiedzialności z państwa na samorządy. No jeszcze tu kwestia ostatnio zwiększenia odpłatności za przedszkola. Faktycznie podobno średnia opłat spadła, ale to głównie ze względu na to, że rodzice zamiast 8 godzin obecnie wysyłają dzieci na 6. No tak, no to nie o takie zmniejszenie kosztów chodzi. Chodzi o to, żeby ci rodzice, którzy pracują, którzy nie mogą poświęcić czasu swojemu dziecku, żeby pełen okres swojej pracy, łącznie z godzinami dojścia i przyjścia z tej pracy, często to pochłania i ze względu na korki i problemy komunikacyjne również ileś czasu, żeby w tym czasie było ich stać na ulokowanie dziecka w przedszkolu. Tego typu działania są działaniami śmiesznymi i właściwie sztucznymi. To sztuczna statystyka. Chodzi o to, by ludzi było stać na odpłatne korzystanie, a przede wszystkim chodzi o to, by tego było więcej i by państwo, również realizując to przez samorządy, było zachęcało ludzi i tworzyło warunki do tego, by mieć więcej dzieci. Jeszcze ostatnie pytanie. Jaki jest pomysł na sfinansowanie tych projektów, tych zmiany przepływów pieniężnych? Mają państwo jakieś konkretne rozwiązania? Panie redaktorze, to jest kwestia całej konstrukcji finansów państwa.
Czy chcemy systemem podatkowym? Może jest potrzebne zwiększenie podatków w grupach najbardziej zamożnych, grupach, które notabene mają najmniej dzieci. Bo jeżeli analizujemy strukturę dzietności w Polsce, to przede wszystkim rodziny te najuboższe mają więcej dzieci. Rodziny bardzo bogate chcą korzystać z życia, z czasów, częstej wymiany samochodów, życia przyjemnego, korzystania pełną garścią, więc wydaje się, że skoro dzieci są potrzebne dla całego społeczeństwa, również dla tych ludzi zamożnych, to powinni płacić na to więcej. To jest kwestia przebudowy całego systemu podatkowego. To jest również kwestia ustalenia, jakie są faktycznie priorytety państwa. A może to tak już wspominane ostatnio kawalerskie? Ja nie wykluczam, że to jest również rozwiązanie, które powinno być realizowane, jeżeli ludzie samotni, szczególnie dobrze sytuowani, nie chcą mieć dzieci, a względy zdrowotne by na to pozwalały, powinni partycypować w większym stopniu w utrzymaniu dzieci. Proszę zauważyć, panie redaktorze, że przez długi czas rodziny, które miały więcej dzieci, były traktowane wręcz jako rodziny patologiczne. Wręcz pukanie się w głowę, dlaczego wy macie więcej dzieci, przecież one w życiu przeszkadzają. Tak, ale te dzieci są nie tylko dla tych rodzin. Przecież całkowicie logiczne jest dla każdego, myślę, który ma jakieś możliwość myślenia logicznego, że młode pokolenie jest potrzebne dla całego społeczeństwa. W związku z tym ci, którzy nie chcą mieć dzieci, to również dotyczy tych, którzy chcą żyć w związkach partnerskich, homoseksualnych, powinno być większe partycypowanie w kosztach pomocy dla rodzin wielodzietnych. No właśnie, tutaj niektórzy powiedzą, że duża ilość dzieci, planowanie rodziny, no ale jednak ten, kto ma większą ilość dzieci, chyba tylko może zrozumieć, jaka to jest praca, prawda? Każdego dnia. To jest ogromne obciążenie od świtu do nocy, również i jak są małe dzieci, to są i noce nieprzespane, ale to jest wielka radość. Mamy dzieci po to, że one są naszą wielką radością. I to jest dla rodzin, które mają dzieci, które mają szczególnie więcej tych dzieci, to jest często największe osiągnięcie, największa radość, nie kariery, nie awanse, tylko te dzieci są naszym szczęściem. Ale mimo wszystko musimy, szczególnie ludzie sprawujący władzę, ludzie, którzy zajmują się działalnością publiczną, muszą brać pod uwagę również ten kontekst ekonomiczny i społeczny. Jeżeli te dzieci poprzez swoją pracę w przyszłości będą utrzymywały całe społeczeństwo, nie tylko swoich rodziców, bo po to zostały zbudowane systemy emerytalno-rentowe, to ci, którzy nie chcą tych dzieci, również powinni partycypować w kosztach społecznych utrzymania dzieci. Dziękuję bardzo.